rany, ale nuda. Nie ma co robić. Ile można siedzieć na krześle i się nudzić? Gapić się w chmury. Porób coś ciekawego. No nie wiem, weź tam poczytaj. Albo zagramy może w jakąś grę. Zobacz, mam tutaj na półce Uno. Tylko, że mi się nie chce. Zrobiłabym coś szalonego. Wiesz co? Pójdę do ogródka. Może poskaczę razem z żabką. Albo uda mi się złapać jaszczurkę. Fajnie by było spotkać małe kotki. Takie kocham zwierzaki. Idę, zaraz wracam. Tylko uważaj na siebie. Ostatnio w ogrodzie jakieś dziwne dźwięki były. Naprawdę, jakby jakiś lis tam chodził. Albo wilk. O rany, albo dzik. No co ty? Nigdy nie widziałam dzika na żywo. Fajnie byłoby go spotkać. Ty to jesteś jakaś dziwna. Nie możesz po prostu popatrzeć sobie na Biedronkę? Nie możesz połapać motyli? No co ty? To jest nudne. Lepsze są jaszczurki, żaby. No a teraz bym chciała tego dzika. Wiesz co? Ty to się tam baw w ogródku. Ja tutaj muszę zapakować swoją tęczową torbę. Pamiętasz? Później idziemy na piknik. Potrzebne nam będą zatem buteleczki, nasze ulubione, czyli brokatowe. Oczywiście dwie, abyśmy mogły we dwie się napić. O, jedna się tutaj uwolniła. O, mamy. I jeszcze do tego potrzebujemy smartfona. No pewnie. My będziemy robić tam zdjęcia sobie. To go również tutaj włożymy do torby. Niczego dziwnego nie ma tutaj w ogródku. O, moja przyjaciółka musiała mnie oszukać. Chociaż coś tam słyszę. Ale czy to jest dzik? Nie. To chyba jakiś ptaszek. Piszczy. O rany, znowu te dziwne dźwięki dobiegają z ogródka. Oby tylko mojej przyjaciółce nic złego się nie stało. Króliczku, króliczku, jesteś cała? Nic mi nie jest. Wszystko w porządku, ale te dźwięki są bardzo, bardzo dziwne. Tylko, że teraz ten dźwięk dobiega chyba zza naszego domku. O rany, chodź tutaj szybko do mnie. Musimy sprawdzić, czy jakiś intruz tutaj nie przyszedł. Obejrzyjmy cały domek dokładnie. Są tutaj dziewczyny Lol Surprise. Jest torebka, buteleczka. W ogródku nasza laleczka, króliczek. Może w środku ktoś się tutaj czai. O rany! Nad domem straszne wyłupiaste oczy. I wielka, wielka paszcza. I to ona wydaje te dziwne dźwięki. O rany! Jaki on duży! To nie dzik, to nie lis. A, uciekajmy! To giga, giga potwór! O rany, masz rację! Nie wiadomo, gdzie się kończy! Co za wielka paszcza! Zaraz nas spożre! Ojej! Dlaczego te małe dziewczynki się mnie boją? Przecież nic złego im nie zrobię! To wszystko przez mój wygląd! Każdy się mnie boi! I przez ten mój... okropnie piszczący język. Chyba nigdy nie znajdę przyjaciół. O, a mam dla tych małych laleczek fajną niespodziankę. Ojej, to chyba nie jest straszny potwór. On szuka przyjaciół. Słyszałaś? Nie wydaje się być taki zły. Wiesz co? Nie wiem, czy możemy mu ufać. Jest gigapotworem. Sama tak powiedziałaś. No ale wiesz, teraz się wydaje być jakiś taki smutny. No, sama już nie wiem. Ja tam lepiej bym nie wychodziła. Schowaj się głębiej w kwiaty. Ukryj w trawie. O, jestem okropny. Nie mam przyjaciół. Dziewczynki, nie bójcie się mnie. O, jestem miły i mam dla was niespodziankę. Ja tam mu wierzę. Nie boję się go. Muszę tylko wskoczyć na krzesło, o, nieco wyżej, aby do niego dosięgnąć. Cześć! Hejka!
Mówię do ciebie. To ja tutaj na dole, spójrz. O, ty naprawdę mówisz do mnie? O rany, jesteś taka mała, że prawie cię nie zauważyłem. Jestem króliczką Lol Surprise. Moja przyjaciółka to mały arbuzik. Kim ty jesteś? Skąd się tutaj wziąłeś? Dlaczego wydajesz takie dziwne, piskliwe dźwięki? Jestem Ringo, leśny potwór. Stworek bardzo dziwny, jak widać. Z piszczącym językiem, ale nie bój się mnie, laleczko. I ty, arbuziku, również, bo widzę cię tam. Dziewczyny, jestem bardzo miłym stworkiem. Codziennie widzę, jak się tutaj bawicie. I zazdroszczę wam. Mogę do was dołączyć? Proszę, dziewczyny, mam dla was niespodziankę. Ojej, też mi się go zrobiło żal. No dobrze, możesz być naszym przyjacielem. Ale obiecaj, że już więcej nas nie będziesz straszyć. Boimy się troszeczkę tych twoich pisków. Ale dziewczyny, ja piszczę ze szczęścia. Zawsze gdy was widziałem w ogródku, jak się bawicie, to piszczałem. Nie mogłem się powstrzymać. Poczekajcie, mam dla was niespodziankę. Coś, co chyba należy do was. O dziewczyny! Nie mieści mi się to w buzi! Czy to jest wasze? Taka kula? O proszę, różowa, taka zupełnie jak wy! Z wielkim napisem LOL Surprise! Przecież to jest pec! O, znalazłeś zwierzaka! Dzięki wielkie, Ringo! Gdyby nie ty, to ta kula by pewnie utknęła gdzieś w lesie! A tak? Dzięki tobie będziemy miały zwierzaka. Ringo, usiądź tutaj razem z nami. Pokażemy ci, jaki w środku jest zwierzak. Och, dziewczyny! Ringo bardzo, bardzo się cieszy. Pierwszy raz ktoś go do siebie zaprosił. Usiądę sobie tutaj, ostrożnie w rogu ogródka i razem sprawdzimy, co się znajduje w tej kuli. W magicznym lesie, w domku laleczek LOL Surprise, u słodkiego arbuzika i króliczka dzieją się dziwne rzeczy. Polubiliście Ringo? Dziwnego stworka, który troszeczkę niewyraźnie mówi, no i szuka przyjaciół. Chyba od dzisiaj się zaprzyjaźni z LOL Surprise. Zobaczcie, co on dla nich przyniósł. Słodkiego zwierzaka LOL Surprise. Zatem sprawdźmy, co tam w środku się kryje. To również chyba będzie przyjaciel albo przyjaciółka Ringo. Pierwsza warstwa ściągnięta i mamy pierwszą niespodziankę. To jest przecież rebus, ale nie tak łatwo jest go odczytać, bo jest tutaj za takim specjalnym obrazkiem. Potrzebujemy ze środka tej kuli specjalne okulary. Ściągamy zatem drugą warstwę. Ciągniemy za suwaczek. Pamiętajcie, aby na dole w komentarzu mi napisać, czy spodobał wam się Ringo. Warstwa ściągnięta. Pokazał nam się fajny skunks. On by był fajny do tego domku, do dziewczyn. Oraz słodki kociak. I mamy również kulę w kolorze takim jasno-niebieskim. Ostatni suwaczek. I już jesteśmy coraz bliżej, aby poznać nowego zwierzaczka. Musimy teraz otworzyć tę kulę. I mamy tutaj mnóstwo niespodzianek. Mamy piasek kinetyczny, ulotkę. Jest nasze szkiełko. Możemy odczytać rebus. Kanapa plus ziemniak. Couch potato. O rany, jakie dziwne rozwiązanie, ale widzicie? Kanapę plus ziemniaka. No powiem wam szczerze, że tego bym się nie spodziewała. Jest również rączka, aby włożyć ją do naszej kuli. O, jest również ulotka. Na niej mamy pokazane zwierzaki. No i z
saszetki niespodzianki. Sięgam po pierwszą saszetkę. Może najpierw weźmy tą taką najmniejszą. Co tam w środku będzie? Tadam, tadam, tadam. Słuchajcie. O rany, co to jest? To jest oczywiście ta łyżka do piasku kinetycznego. Ale kto to jest? Buzia kotka? Chyba bardziej jakiegoś skunksa. To jest taka mała podpowiedź, jaki zwierzak może być w środku. No to skoro mamy już tę łyżkę, to zaczynamy kopanie. Cóż my tam będziemy mogli znaleźć? Kopiemy. O, już coś mam! Tadam, tadam, tadam. Bucik. Jeden. O, taki, zobaczcie. Biały z pomponikiem. Szukamy kolejnych niespodzianek. Znowu bucik. Znowu biały. O, chodź tutaj. Biały bucik również z pomponikiem. A tutaj widzę coś czarnego. Cóż to takiego? Coś czarne. Kolejne buty są czarne? Oj, słuchajcie, czy byśmy trafili na tego skunksa, który był tam pokazany na obrazku? On był taki czarno-biały. Ale nie było pokazanych bucików, więc może, słuchajcie, na to trafimy. Buciki wyglądały naprawdę ekstra. Czas teraz na kolejne niespodzianki. Ten woreczek jest nieco większy. Mamy ubranie. Cuddle Bay. O rany, słuchajcie, trafię na jakiegoś nowego zwierzaczka, którego jeszcze nie mam w swojej kolekcji. Już poznaję po ubranku. To chyba będzie jednak ten skunks. Tutaj wydaje mi się, że butelka. Ale przekonajmy się. Jest buteleczka. Również czarno-biała, czyli jak widzimy cały strój będzie czarno-biały. I na koniec ostatnia saszetka, najważniejsza, bo tutaj będziemy mieli zwierzaka przyniesionego przez naszego nowego bohatera na kanale. Okej. Okay. A, miałam rację! To ten czarno-biały skunks! Jak wiemy, skunksy nieładnie pachną, ale ten skunks wygląda pięknie. No spójrzcie tylko, główka się obraca, jaki fajny ogon. I muszę teraz ubrać to ubranko. A, to nie jest takie łatwe, bo musimy tutaj wcisnąć łapki. Najpierw z przodu, a później z tyłu. Jedna. I druga. Powiem Wam szczerze, że teraz wygląda jak w jakiejś pieluszce. I ubieramy buciki. Możemy je jakoś tak na przemian założyć. Z przodu czarny i biały i z tyłu również, tak na skos. Będzie śmiesznie wyglądać. I tak się prezentuje w całości nasz skunks. No jest po prostu przepiękny. Wygląda ekstra. Z tyłu ma takie paski tutaj wycięte jeszcze na głowie. Zaraz go jeszcze nakarmimy przy pomocy tej butelki. Ale najpierw sprawdźmy na ulotce, jak ma na imię ten zwierzaczek. Należy do Nap Klubu. Jest obok tego koteczka tutaj pokazany mój skunks. Leskunt Bebe. Trochę brzmi jak takie francuskie, jakby był francuskim skunksem. Obok mamy Kitty Doll, również bardzo ładną laleczkę. No to co, czas teraz tutaj sprawdzić, jaką funkcję ma nasz zwierzaczek. Woda przygotowana, wystarczy jej dosłownie odrobina i karmimy skunksa. Wiecie co, ta butelka jest przeźroczysta. W środku widzimy, ile wody jest nalane. Druga porcja. Słuchajcie, chyba tyle wystarczy. No dobra, ja się trochę boję, bo nie wiem, czy opluję, bo siusia, czy coś się stanie. A, siusia! A, zobaczcie, co się dzieje. Leci woda spod ogona. Spójrzcie jeszcze raz na to z bliska. A, siki lecą. A ja się bałam, że mnie opluje. Ale na szczęście, na szczęście nie. Chociaż nie wiem, co jest gorsze, siusianie czy plucie. Musimy wylać ze środka całą wodę, aby nic nam nie zostało. Chyba jest już wszystko. No i czas przedstawić skunksa naszym laleczkom. O rany, co za słodziak! Przepiękny leśny zwierzak! Witaj, skunksie! Od dzisiaj będziesz z nami mieszkać
w naszym leśnym ogródku. Będzie ci u nas dobrze. Zobaczysz. Możesz nawet wejść właśnie tam, do tajnej kryjówki pod domkiem. Będziesz mogła się tam chować. Ringo, dziękujemy ci bardzo. Gdyby nie ty, byśmy nigdy nie odnalazły tego zwierzaka Lol Surprise. Ringo, od dzisiaj jesteś naszym przyjacielem. Możesz nas odwiedzać, kiedy zechcesz. I gdy usłyszymy pieszczenie, już nie będziemy się bały. Będziemy wiedziały, że nasz przyjaciel się zbliża. O, Ringo jest taki szczęśliwy. Ringo nigdy nie wiedział, że znajdzie takie przyjaciółki. Dzięki wielkie dziewczyny. Pędę teraz do lasu, do siebie, ale odwiedzę was jutro. Cześć dziewczyny! Słoneczka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję, że polubiliście Ringo tak jak ja. Dzięki niemu w kolekcji Lol Surprise mam zupełnie nowego zwierzaka. Ringo to uroczy słodziak. Może troszeczkę straszny, ale jeśli chcecie, pojawić się będzie może on częściej na moim kanale. Napiszcie mi to koniecznie na dole w komentarzu. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym, zwariowanym odcinku. Do usłyszenia! Pa, pa!